Raz przyjdzie na spotkanie, raz nie. Raz się pozwoli pocałować, raz nie. Raz będzie chciała związku, raz nie. Raz tak, raz nie. I tak w kółko, ponieważ kiedy dziewczyna nie ma tego zainteresowania stabilnego, to ona udaje i tylko zabija czas, żeby się z kimkolwiek spotykać, żeby mieć jakiegokolwiek faceta. Był problem z zabraniem numeru telefonu, był zamiast tego Facebook, więc przynajmniej jakiś kontakt dała, więc dobra, nie wiadomo do końca. Dalej mówisz mi, że był problem ze spotkaniem. Są takie sytuacje, kiedy dziewczyna od początku nie jest zainteresowana, no ale tam z uprzejmości się na coś zgodziła, albo z nudów, z samotności, z jakiejś takiej intencji i nie były do końca szczere i dlatego to się wszystko potem chrzani w przyszłości, bo ona od początku miała jakieś obawy, obiekcje, niechęć i tym podobne i to potem tylko wychodzi z czasem na jaw. Dlatego zwracam uwagę na to, że jeżeli był problem ze spotkaniem i wiesz, no, jeżeli dziewczyna cię dwa razy odrzuci, no to już jest właściwie sytuacja pozamiatana. Ona potem już chce tylko uwagi, wznawia kontakt, bo chce mieć jakiegoś fana. No i teraz pytanie, ile razy ona na przykład ciebie odrzuciła przed pierwszym spotkaniem? Szliście z butelką wina w ręce i piliście z butelki? Co to jest? Wyjaśnij mi to. Dobrze wiesz, że nie tylko z moich, ale z wszystkich materiałów, że to są podstawy podstaw, że wszelkiego rodzaju romantyczność, prezenty, jakaś taka służalczość, podlizywanie, przekupywanie, przekonywanie, to wszystko nie działa, to jest wszystko przekonywanie kobiety na siłę i ona wtedy widzi, och, kolejny napaleniec, tak, ty powiedziałeś, się do mnie przyczepi i on teraz będzie mnie zwodził tutaj, uwodził, że ma to, że ma tamto, że jest taki, że jest siaki, że jest miły, że jest romantyczny, że to... Najlepszy facet jest taki, który niczym nie próbuje przekonać dziewczyny, tylko spędza miło czas, pośmieje się, nie wiadomo w sumie do końca, gdzie to się potoczy, a jak od razu pokazujesz, że ty jesteś zainteresowany, no to ona wtedy widzi, kolejny fan, ale nuda i jakby zabija to zainteresowanie dziewczyny, no ale dobra, no więc, aha, no i też zauważ kolejna rzecz, żeby odczytać zainteresowanie dziewczyny, to podstawową rzeczą jest jej chęć umawiania się na spotkania, do czego zaraz przejdziemy, no bo może tam były kolejne spotkania, ale samo wątpliwe w jej zainteresowaniu już jest to, że ty musiałeś jakby troszeczkę przycisnąć to spotkanie, że no, że ja przyszedłem, że ja ją odprowadziłem, żeby jakoś ją zdominować i jakoś ją przekonać i tak dalej, no to już jest podejrzane, że dziewczyna może z tobą tkwić później i dlatego nie idzie ta relacja tak, jak powinna. Ale co znaczy się całowaliście? Bo powinien być krótki, powierzchowny pocałunek w usta na sekundę i cześć, a jeżeli przeciągałeś, no to znowu ją wystraszyłeś. Więc ile się całowaliście? Minutę, dwie, dziesięć, trzy godziny? No dziewczyna może mieć potem wyrzuty, że och, że ach, że gościu, no bardzo mi miło, że gościu się na mnie napala i że mu się podobam, ale mnie na przykład, kobiet nie pociąga taka otwartość, że to zabija w nich tą ciekawość, nowość, świeżość, nieprzewidywalność, ten niepokój, niebezpieczeństwo. Ona jakby widzi, już go mam w garści, bo chce się ze mną całować przez 15 minut, kolejny napaleniec do odstrzału. Więc to zabija, jakby kobiety przyciąga, tak słyszysz teraz w moich materiałach przecież, że je przyciąga ta niewiedza, ta tajemniczość, że och, nie mogę cię rozgryźć, no, że chciałabym, no, że co ty o mnie tak naprawdę myślisz, że co ty taki tajemniczy. I je przyciąga to, że muszą ciebie zdobywać i odkrywać. No i jak za dużo dasz, zrobisz jakiś za mocny krok, no to czasami się to da jeszcze wyciągnąć na prostą, no ale często jest tak, że niestety, ale potem już dziewczyna będzie tylko z tobą najwyżej, jeżeli w ogóle się będzie spotykać, to będzie tkwić, w tym sensie, że raz przyjdzie na spotkanie, raz nie. Raz się pozwoli pocałować, raz nie. Raz będzie chciała związku, raz nie. Raz tak, raz nie. I tak w kółko, ponieważ kiedy dziewczyna nie ma tego zainteresowania stabilnego, to ona udaje i tylko zabija czas, żeby się z kimkolwiek spotykać, żeby mieć jakiegokolwiek faceta. I w taką sytuację możemy się wpakować, jeżeli za mocno przyciśniemy z naszym zainteresowaniem, ona wtedy straci zainteresowanie, stwierdzi, o kurde, kolejny fan. No i potem ona mówi, dobra, no lepszy taki fan niż żaden, no dobra, no przynajmniej jest tam, dobrze wygląda, ma trochę mięśni i prezentuje coś sobą, no ale no nie zainteresował mnie tak, jakbym tego chciała, nie? No i będzie z tobą tkwić na przykład, tak? Może potem być. No i co, no i może w ogóle się nie chcieć spotkać, powiedzieć, o, ja już się z nim całowała, bo on jest taki napalony, już się z nim więcej nie spotkam. Jakie kino? Dobra, kino, no nie. Ej, ty, ja nie wiem, kogo ty czytasz, ale no chyba, nie wiem, jakąś inną branżę w ogóle, nie? Przecież każdy są totalne banały, żeby nie chodzić do kina, bo to jest zbyt oficjalne, banalne, takie randka, że się będziesz o nią starał, nie poznajecie się, nie rozmawiacie, patrzycie się w ekran. No może jest to otwarte kino darmowe, no to jeszcze jest jakiś pomysł, no ale ogólnie wtedy nie macie tej rozmowy, nie ma tej interakcji, to trzeba zostawić tam na ósme spotkanie, na stały związek najlepiej kino zostawić. I nie podała innego terminu. No, to jest technika z jakichś tam poradników, którą ja słyszałem, ale nie polecam jej, bo to jest takie coś, że wiesz, no dziewczyna dzwoni, robi sobie z ciebie, no brak szacunku z ciebie robi i ona sama nie mówi nic o innym terminie,
A ty musisz wtedy jakby prosić, nie? I mówić, no, mi tym wynagrodzisz. I ty znowu robisz wtedy presję, że ona ma coś wynagradzać. Dlatego ja w takich sytuacjach, kiedy dziewczyna odwołuje spotkanie, no to bym był bardzo bierny, bym w ogóle nie reagował, bym powiedział po prostu spoko. I bym się nie wdawał w dyskusję. Ona się pyta, czy jestem zły. A ty wtedy odpisujesz, nie, przecinek, jestem bardzo szczęśliwy. Uśmiech. Czyli też robisz sobie, wiesz, jak jest ciężki temat, to obróć to w jakiś sposób humorystyczny, żeby no, też tej ironii tutaj dodajemy, żeby ona sobie nie myślała, że ty teraz jak potulny baranek będziesz tam albo mówił, nie, nie, nic się nie stało, albo będziesz się znowu obrażał i tak, tak, jestem zły. Więc robisz sobie jaja z tego typu ciężkiej sytuacji i mówisz, nie, nie, jestem bardzo szczęśliwy. Nigdy nie, bo nie, u mnie, nie, świetnie się czuję, nigdy nie było lepiej. I uśmiech. Więc w ogóle się tym nie przejmujesz. No i co, ja normalnie uważam, i tak to najczęściej, no dobra, taki po prostu jest, że gdy kobieta odwołuje spotkanie bez podania innego terminu i jeszcze to robi w dniu spotkania, najczęściej jest to wszystko wcześniej przemyślane, że ona tak sobie umówiła z tą spotkanie, że to się jej zbiega z czymś innym, bo ja mam wtedy kurs, bo ja mam wtedy jakieś wyjście, bo ja wtedy nie wiem, czy ja zdążę, bo ja wtedy mam jeszcze tamto, że zawsze coś tam jej się tak zaaranżuje, że jednak nie da rady się spotkać. No i w tym momencie to jest brak szacunku już i zainteresowania do naszego czasu, do naszej osoby, bo to jest tak, jakbyś nie przyszedł na rozmowę kwalifikacyjną. No i ona takie coś robi i w tym momencie to jest z tego, no z moich materiałów i z mojego doświadczenia i tak po prostu się robi, to jest kasacja numeru, to jest po prostu zignorowałaś mnie, koniec. I możemy sobie poczekać wtedy, aż ona się kiedyś odezwie i wtedy możesz sobie powiedzieć tak, ona albo wznawia kontakt, żeby dostać uwagę z braku innych opcji, żeby mieć jakiegoś fana i chciała was, albo chce mieć przyjaciela czy coś, nie chce, żebym był zły na nią i dlatego wznawia kontakt, no albo może dostała jakiegoś olśnienia czy coś, może faktycznie wtedy był jakiś awaria, chociaż faceci nigdy nie mają awarii, zawsze przychodzą na spotkanie, które się umówili, to tylko kobiety tak robią. Więc, no dobra, pójdę z nią na spotkanie, zobaczę, dla doświadczenia pójdę na spotkanie, zobaczę co się stanie. I można z nią iść na spotkanie i obserwować jak będzie na spotkaniu i się z nią jeszcze raz umówić. No ale to wtedy wyszło przynajmniej od niej jakiś tam kontakt i potem to poprowadziłeś do umówienia spotkania. Ale ogólnie ja proponuję, że jak dziewczyna odwołała spotkanie, to jest takie chamstwo już, że należy w ogóle ją sobie odpuścić. Jeżeli nie chcesz, jeżeli mi nie wierzysz, jeżeli coś tam, no to wtedy polecam, okej, dobra, zadzwoń za 7 dni, kolejny, ostatni raz, tym razem już, zaproponuj jeszcze raz to spotkanie, czy tam napisz, czy zadzwoń, i uzyskaj drugi raz odmowę, czyli jak uzyskujemy dwie odmowy, no to mamy wtedy w 100% pewność, że okej, ona nie chce się z nią spotykać i już jest po wtokach, no ale ja przynajmniej mam czyste sumienie, że okej, sprawdziłem wszystkie możliwe oznaki i kroki, zweryfikowałem, że no tutaj nie mam już czego szukać i to jest powód też tak naprawdę do radości, że mogę przejść dalej, mogę poznawać kolejne dziewczyny, mam czystą głowę, nie muszę po nocach się torturować i rano, że och, co ona o mnie myśli, co by było gdyby, a może to, a może tamto. Nie, tylko mamy wtedy czystą głowę, że okej, sprawdziłem, zrobiłem co mogłem, dobra, popełniłem błędy, muszę wziąć się na klatę, następny raz zrobię to lepiej, z tą dziewczyną nauczyłem się, że super, no, jestem teraz jeszcze bardziej takim świadomym facetem tego wszystkiego, wiem jak to działa i takich błędów już nie popełnię, niech kobiety teraz się starają o mnie, niech ona się zastanawia, niech ona myśli co z tego będzie i z następną dziewczyną będzie dużo, dużo, dużo lepiej.